Niestety mam złe wieści. Nie udało się. Czepili się, nie da się wprowadzić na czas leku na rynek, ale znaleźliśmy inne rozwiązanie. Trochę zmienimy skład, trochę zmniejszymy cenę, ale zyski powinny być zdecydowanie adekwatne. Po prostu wprowadzimy ten produkt... Co to za kamera? Witam w Otchłań Bezmyślności, z tej strony Manek i dziś porozmawiamy o suplementach diety. Tych niesamowitych panaceach na każdy niemalże problem. Patrząc na reklamy... Stop. Widzę u części was lekki brak zrozumienia, więc... Definicja. Patrząc na reklamy niektórych suplementów można pomyśleć... Hej, po co mi drogie leki? Jednak czym tak naprawdę różni się jedno od drugiego? Leki wymagają długich i kosztownych badań, analiz. Najpierw laboratorium i odkrycie leku, potem badania przedkliniczne, kliniczne, a na końcu długi i żmudny proces wprowadzenia leku na rynek. Całość może zająć nawet 12 lat, ale to jeszcze nie koniec. Dalej producent cały czas odpowiada za lek, za każdy nowy efekt uboczny i lek w każdej chwili może zostać wycofany z rynku. Suplement natomiast wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sanepidu, potem ewentualnej kontroli i w przeciągu około roku trafia na rynek. Źle się poczujesz po zażyciu, jakieś efekty uboczne, rozwolnienie, inne problemy. To już nie jest problem producenta. Co najwyżej możesz składać zażalenie do sanepidu. Wnioski? Gdzieś tam są. Dalej, bliżej. Może niektórzy z was mają je już w garści. Na dzisiaj powiem tyle. See you all. Jeżeli podobało wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco? Chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać, więc na co czekacie? Dajecie!